Put your head on my shoulder. Hejka wszystkim, tutaj Arabella Sandwater i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla was coś fajnego, ponieważ będę wam pokazywała, jak kolorowałam te kolorowanki od SSO, które ostatnio właśnie wstawili. Link do tych kolorowanek będzie w opisie tego filmu, dlatego jeżeli chcecie pobrać sobie te kolorowanki i spróbować je zrobić także samemu, to koniecznie was zapraszam do opisu. No chyba, że już widzieliście te kolorowanki i już je zrobiliście, to koniecznie się ze mną podzielcie, jak wam wyszły, czy to na Messengerze, na Facebooku, na Discordzie, czy może przez maila, gdziekolwiek byście chcieli. I ja generalnie pokażę wam, jak zrobiłam parę z tych kolorowanek. Generalnie na razie zrobiłam tylko jedną kolorowankę, kiedy nagrywam ten wstęp i po prostu nie wiem, ile tego jeszcze zrobię do wstawienia tego filmu. Ale generalnie z wszystkich kolorowanek pokażę wam przebitki, jak to robiłam. Generalnie ja pracuję na telefonie w aplikacji Ibis Paint, która jest darmowa, więc generalnie jeżeli chcecie, to możecie również się zainspirować i zrobić coś podobnego jak ja. I ja generalnie od razu wam powiem tak, że żebym miała zachowane te kontury, to ja po prostu sobie najpierw odrysowałam te kontury od tego, co narysowało SSO. Odrysowałam sobie te kontury i potem na różnych warstwach rysowałam jakby tak, żeby te kontury zostały zachowane na wierzchu. No generalnie zobaczcie, jak to wygląda i ja już nie przedłużam zbędnie i zapraszam was do oglądania. I też ważna sprawa, generalnie ja też nie za bardzo, znaczy troszeczkę się tam inspirowałam tym wyglądem oryginalnych jeźdźców dusz, natomiast często po prostu w ubraniach zmieniałam kolor, bo tak jakoś stwierdziłam, że będzie ładniej i bardziej oryginalnie. Tak tylko takim nawiasem wstępu również. Fire.
Yeah.
are slowly passing by, and I'm losing sense of time. But I'm feeling trapped inside, in a world of purple light, like a dream so full of life. Creatures hiding in the night, trying to take over my mind. Stories here I never saw. Okej, kochani, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się on podobał i dajcie znać koniecznie, jak Wam wyszły te kolorowanki i jak się też podobają Wam moje. I do usłyszenia, pa!